Tutaj na studniówce mechanika raciborskiego mamy przyjemność porozmawiać z kimś, kto przed rokiem nam już udzielał wywiadu, ale w innej roli, bo wtedy był partnerem pięknej partnerki, a dzisiaj jest już sam maturzystą. Rok zleciał, jakie wrażenia na swojej studniówce? Na razie zapowiada się, że to będzie całkiem dobra studniówka. Polonez wyszedł tak, jak planowaliśmy, a nawet lepiej, bym powiedział. Jak na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Jak było łatwo się nauczyć takiego poloneza? Mechanik jest w ogóle trudną szkołą, ale taki polonez, jak teraz tutaj pokazaliście, niesamowity układ, niesamowite te zmiany. No naprawdę było, to wyglądało jak taki majstersztyk, przygotowywany chyba jakby latami. To wszystko dzięki pani Stankiewicz. Pani ma renomę dość trudnej nauczycielki tańca, można to tak powiedzieć. Było nam ciężko. Na początku oczywiście wiele błędów, wiele pomyłek, ale koniec końców się nam to udało i bardzo się z tego też cieszę. Który z przedmiotów, który pan już zostawia powoli za sobą, no ale oczywiście przed maturą to jednak tam trochę jest do nauczenia, był jakby w perspektywie tych lat tutaj spędzonych naprawdę trudny? Najtrudniejszy to może z zawodowych, to może by była elektrotechnika. To był dość ciężki dla mnie przedmiot. Ale udało się zdać, jest dobrze. Doszłem tutaj, więc udało się jakoś. Scenariusz na dobrą zabawę, bo ma pan doświadczenie. Przed rokiem całą studniówkę mógł pan przeżyć jako partner, ale to się aż tak mocno nie zmienia, bo dzisiaj pan ma łatwiej, może ma pan partnerkę i doświadczenie przede wszystkim. Więc jaka jest recepta na udaną zabawę tego wyjątkowego balu, bo taki bal się ma raz w życiu? Na pewno dobra organizacja tego wszystkiego, żeby tutaj wszystko było poukładane. Sam byłem jednym z organizatorów i wiem, że to nie jest łatwa rola. No na pewno też życie między klasami. W mojej klasie jest raczej tak, że u nas wszyscy jesteśmy razem, wszyscy ze sobą i to nam bardzo pomogło w tym wszystkim, bo są wszyscy u nas z klasy. I bardzo się też z tego cieszę, bo lubię swoją klasę bardzo i jestem tu praktycznie, można powiedzieć, że dla nich dzisiaj. Wie pan, że gdyby kręcono następne części Harry Pottera, miałby pan szansę w castingu? Oczywiście, że wiem. Na pewno się zgłoszę, jak trzeba będzie. Dobra, dziękuję. Jeszcze zgodności, nie powiedzieliśmy. Kto to rozmawiał? Patryk Zając, 5G. Dzięki bardzo.